Witam was serdecznie, pirat Wojtek dzisiaj zaprasza was na rejs rzeką Wisłą. Pewnie wszyscy wiecie, że Wisła to największa rzeka w Polsce, królowa polskich rzek, ale może nie każdy z was wie, że jej długość od źródeł do ujścia to jest 1024 kilometry. Wisła ma źródła na zachodnim zboczu Baraniej Góry, takiej góry w Beskidzie Śląskim, i płynie sobie potem przez całą Polskę, tak jak widzicie na tej mapie, aż do Gdańska i wkoło Gdańska wpada do Zatoki Gdańskiej, do Morza Bałtyckiego. Nie wiem, czy wiecie, ale teraz mamy w Polsce mnóstwo asfaltowych dróg dla samochodów, ale jeszcze 200 lat temu Wisła była największym szlakiem transportu różnych towarów w Polsce. To właśnie Wisłą transportowano zboże, węgiel. Po prostu na rzece budowano płytko zanurzone, długie statki. Najdłuższe statki na Wiśle miały nawet 37 metrów długości. To jest dwa razy dłużej niż przeciętny warszawski przegubowy autobus, słuchajcie, wielkie statki. Tymi statkami pływali flisacy i szlak żeglowny Wisły zaczyna się niedaleko Katowic, tam gdzie rzeka Przemsza wpada do Wisły, liczy w sumie 942 km do Gdańska, czyli tyle kilometrów liczyła taka autostrada za czasów średniowiecza, za czasów polskich piastów, bo pierwsze łodzie, o których wiemy, że pływały po Wiśle, pływały już 1100 lat temu. Wiele z tych łodzi to były po prostu tratwy. Jeśli zastanowimy się, co to jest tratwa, no to jest po prostu jakaś płaska konstrukcja do pływania po wodzie. Kiedyś mi się tak zdarzyło, że jechałem moim autkiem na południe Polski i przeczytałem w internecie, że studenci z Krakowa szukają transportu dla swojej tratwy, bo chcą spłynąć tratwą od Oświęcimia, od Górnej Wisły, aż do Krakowa. No zainteresowałem się, bo zawsze marzyłem, żeby spłynąć Wisłą tratwą. No więc zadzwoniłem do nich, podjechałem do Krakowa, załadowaliśmy tratwę na dach mojego Volkswagena, pozostałe części do zmontowania tratwę zamontowaliśmy na przyczepę i pojechaliśmy w rejon Goczałkowic. Tam położyliśmy tą konstrukcję na ziemi. Popatrzcie, ona ma takie fajne urządzenie. Tutaj te studenciaki zrobiły urządzenie sterowe, zrobili z jakichś zdyzelowanych foteli. No i jako materiał wypornościowy wybrali beczki połoju, takie 20-litrowe. Myśmy te beczki przywiązali do konstrukcji. Zobaczcie, przywiązujemy już beczki do konstrukcji nad rzeką. Staraliśmy się w miarę szczelnie je pozamykać. Zwodowaliśmy to wszystko. Patrzcie, tratwa wysoko stoi na wodzie. Zobaczyliśmy, że wszystko w porządku, więc na wierzch położyliśmy jeszcze takie palety, na których zwykle transportuje się różne produkty, na przykład do sklepów, żeby było nam wygodnie siedzieć na podłodze. Zwodowaliśmy tą tratwę, położyliśmy jeszcze taki dywanik, żeby było wygodniej siedzieć. Zanieśliśmy tam wiosła, mieliśmy też żagle, zanieśliśmy środki ratunkowe, kamizelki, dużo tego było, no ale tratwa to wszystko pomieściła. Było nas 6 osób i ruszyliśmy w drogę z Goczałkowic, Wisłą, aż do Krakowa. Widzicie tutaj skalę 10 km. W sumie przepłynęliśmy w 3,5 dnia ponad 100 km tratwą, płynąc z wiatrem, korzystając trochę z żagli, trochę wiosłując. Jak tylko wsiedliśmy na tą tratwę, postawiliśmy sobie żagiel. To był żagiel w oryginale, żagiel od kajaka. Ja miałem taki sznureczek do sterowania.
Płyniemy sobie rzeką. Ta część rzeki nie jest jeszcze torem wodnym. Patrzcie, jaka wąska Wisła. Pewnie wszyscy wiecie, jaka szeroka jest Wisła w Warszawie. A tutaj wąziutka rzeczka w rejonie Goczałkowic. Płyniemy sobie dalej. Postawiliśmy pierwszy żagiel. Mało, wolno płynęła tratwa, więc postawiliśmy drugi żagiel. Ale niestety pojawił się kłopot. Zobaczcie, jak głęboko zanurza się ta tratwa. Okazało się niestety, że te beczki po łoju to zaczęły przeciekać i zaczęły nabierać wodę. No nie było wyjścia, jak już tratwa obniżyła się tak, że była 2 centymetry nad lustrem wody. Musieliśmy znowu wylądować na brzegu. Zdjęliśmy te beczki. No i ostro kombinowaliśmy, co tu zrobić, ale wreszcie zadzwoniliśmy do kolegi, przywiózł nam 20 tubek takiego silikonu ze sklepu budowlanego z pistoletem i przez całą noc te beczki uszczelnialiśmy. Kłopot w tym, że taki silikon zasycha zwykle 24 godziny, a myśmy te beczki już po 6 godzinach zaczepili na tratwę, więc niestety nie były jeszcze idealnie szczelne, ale były już szczelniejsze. Przyczepiliśmy je jeszcze raz zbudowaliśmy tą tratwę i ruszyliśmy dalej. Postawiliśmy oba żagle. Zobaczcie, tratwa już jest troszeczkę wyżej nad wodą. I popatrzcie, właśnie takie dwa żagle postawiliśmy, płynęliśmy z wiatrem. Tutaj chcę wam pokazać, zwróćcie uwagę, że te żagle mają takie górne drzewce, są czworokątne. To drzewce jest przyczepione do fału, czyli liny, która ciągnie ten żagiel do góry, mniej więcej w 1/3 długości. Chciałbym, żebyście zapamiętali, że taki typ ożaglowania nazywa się ożaglowanie lugrowe. Nie jest teraz zbyt często stosowane. Jest podobne trochę do ożaglowania naszych optymistów, które też mają żagle czworokątne, ale tam jest to troszeczkę inaczej zbudowane. Namawiam was do obejrzenia naszego filmiku instruktażowego o optymiście, to będziecie mogli zwrócić uwagę na różnicę. No i popłynęliśmy sobie dalej. Wiatr nie był bardzo silny, więc płynęliśmy tak gdzieś ze 3-4 km na godzinę. Robiliśmy tak gdzieś ze 30-40 km dziennie. I popłynęliśmy sobie tą tratwą Wisłą do samego Krakowa. Jak już popłynąłem tą tratwą, to zacząłem się interesować, kto oprócz nas płynął tratwą po Wiśle. I w internecie znalazłem bardzo wielu dziwnych żeglarzy. Na przykład ten pan zbudował sobie swoją tratwę z butelek po wodzie mineralnej. Powkładał je w te białe worki. Takie butelki, jak są dobrze zakręcone, mają dużą wyporność i wyobraźcie sobie, spłynął bodaj z Bydgoszczy aż do ujścia Wisły, siedząc sobie na tym fotelu, który widzicie na tratwie. Było jeszcze dużo innych żeglarzy na Wiśle. Ten pan akurat zbudował sobie taki szałas i płynął Wisłą. Tutaj wykorzystano wojskowy namiot 10-osobowy jako kajutę. Widzicie, taki biały, duży maszt, on jest w tej chwili pochylony, ale oni go stawiali i jak był wiatr z dobrej strony, to płynęli z wiatrem po Wiśle. Także tych wioślarzy po Wiśle było naprawdę dużo. Słuchajcie, przez wiele setek, a może nawet tysięcy lat wierzono, szczególnie w Europie, że tratwy mogą pływać wyłącznie po rzekach. Ale w XX wieku w Norwegii taki słynny geograf, nazywał się Thor Heyerdahl, powtarzam, Thor Heyerdahl, wymyślił sobie, że tratwą można także pływać po oceanie. Thor Heyerdahl był geografem, był po trosze etnografem i miał taką ideę, że Indianie z Ameryki Południowej dotarli na wyspy Polinezji właśnie stosując tratwy. Powiedział o tym swoim pomyśle na jakimś ważnym sympozjum w Nowym Jorku, ale tam go wyśmiali. Ktoś nawet powiedział, wiesz co, a może ty byś popłynął taką tratwą po Pacyfiku? No i Thor Heyerdahl, niewiele myśląc, zbudował tratwę, miał wtedy 33 lata, na materiał wybrał drewno balsa. To drewno balsa jest czterokrotnie lżejsze
od drewna dębowego jest bardzo lekkie, czyli ma dużą wyporność, czyli nie trzeba dużo drewna, żeby ta tratwa unosiła się na wodzie. To drewno balsa wzięli z takiego równikowego kraju, który się nazywa Ekwador, i zbudowali tratwę, której nadali nazwę Kontiki. Tak właśnie wyglądała ta tratwa. Te bale drewna balsa były powiązane linami. Zbudowano też taki domek na szczudłach, żeby fala nie podmywała, jak się tam w środku śpi. Był dość wysoko umieszczony ten domek. Zastosowano żagiel rejowy. Na górze żagla jest takie duże drzewce, które nazywa się reja. Żagiel jest czworokątny i tak wyglądała ta tratwa, jak zaczęli płynąć. To było jakieś 70 kilka lat temu, tuż po II wojnie światowej. Zaczęli płynąć z Peru, wyruszyli z miasta Callao i popłynęli na Pacyfik, na zachód, w kierunku wysp Polinezji. Zobaczcie, piękny żagiel czworokątny, taki żagiel nazywa się rejowy. No świetnie im się płynęło. Tak wyglądało to na Pacyfiku. Zobaczcie, postawiony żagiel, domek, można wejść na maszt, żeby popatrzeć, co widać na horyzoncie. Słuchajcie, przepłynęli 8000 kilometrów. Dopłynęli do archipelagu wysp Tuamotu. Ten archipelag to jest wielki archipelag kilkuset wysp. Powierzchnią jest większy nawet od całej naszej Europy. Często sobie z tego nie zdajemy sprawy. Są tam setki wysp, przepięknych wysp z lagunami. Dopłynęli tam, czyli udało się przepłynąć Pacyfik. Udało się przepłynąć w Pacyfik 8000 kilometrów. To był naprawdę bardzo dobry wynik. Thor Heyerdahl udowodnił, że można było popłynąć Pacyfikiem. W tej chwili już wiemy, że to nie Indianie popłynęli do Polinezyjczyków, tylko badania genetyczne pozwoliły stwierdzić, że to Polinezyjczycy popłynęli do Indian, czyli ta kolonizacja Pacyfiku zaczęła się od południowej Azji, z rejonu obecnej Malezji, i stamtąd Polinezyjczycy wyruszyli na swoich łodziach właśnie w kierunku Ameryki Południowej. Ale to już wiemy. Natomiast Thor Heyerdahl jako pierwszy udowodnił, że można pływać tratwą bezpiecznie po oceanie. Pływał po Pacyfiku, ale tak wyglądało to właśnie pływanie Kontiki na Pacyfiku. Widzicie, tutaj jest ich trasa. Wypłynęli z Callao w Peru, popłynęli na zachód i dopłynęli razem z prądem Humboldta. Nie tylko wiatr ich pchał, ale także prąd oceaniczny. Dopłynęli do archipelagu wysp Tuamotu na Polinezji. Zachęcony tym doświadczeniem, Thor Heyerdahl zaczął się zastanawiać, jakie inne kraje też mogły pływać w starożytności dużymi łodziami po oceanie. I jego zainteresowanie wzbudziły łodzie egipskie, bo dowiedział się, że w Egipcie budowano łodzie z trzciny. Takie łodzie Thor Heyerdahl widział także na Pacyfiku, na Wyspie Wielkanocnej. Więc postanowił, że zbuduje taką łódź z trzciny. Zbudował ją, żeby było śmieszniej, niedaleko piramidy w Gizeh. Potem przewieźli ją lądem do Maroka. I z Maroka, mniej więcej 20 lat po ekspedycji Kontiki, ruszyli tym razem na Atlantyk. Ruszyli z Maroka na Atlantyk z zamiarem dotarcia na Wyspy Karaibskie, na Karaiby. No cóż, ta łódź z trzciny, bardzo się starali dobrze ją zrobić, ale jeszcze nie mieli dużo doświadczenia. Ruszyli, ale ta łódź niestety zaczęła nabierać wody. Trzcina się nasączała wodą. Łódź, podobnie jak moja tratwa na Wiśle, zanurzała się coraz głębiej. I niestety po 6 tygodniach żeglugi przepłynęli na tej tratwie 5000 kilometrów. Musieli poprosić o pomoc. Przesiedli się na statek, bo tratwa już była bliska zatonięcia. Byli tylko 900 kilometrów od archipelagu Karaibów. Tą tratwę Thor Heyerdahl nazwał Ra, bo takie jest imię starożytnego
egipskiego boga słońca. Thorheir Dahl był człowiekiem, który tak łatwo nie rezygnował. Miał już doświadczenie, jak trzeba poprawić tratwę, więc zbudował drugą tratwę. Tak właśnie wyglądała Ra tuż przed opuszczeniem. Widzicie, już prawie cała zatonęła. Ale Thorheir Dahl zbudował tratwę lepszą. Nazwał ją Ra 2. Tym razem budowali ją nie Egipcjanie, tylko Thorheir Dahl zdał się na doświadczenie Indian z jeziora Titicaca w Ameryce Południowej. Tam też budowali takie trzcinowe łodzie. Wybrali lepszą trzcinę, lepiej zbudowali łódź, była mocniejsza, dzielniejsza do pływania po oceanie. I rok później wypłynęli znowuż z miasteczka Safi w Maroku w roku 1970. I słuchajcie, po 57 dniach pływania po oceanie, 2 miesiące tak pływali bez kontaktu z lądem, wylądowali na wyspie Barbados, która jest pierwszą wyspą od wschodu, jak się dociera do archipelagu Karaibów. To jest właśnie ich trasa tutaj naznaczona. Zobaczcie, też pomagał im prąd. Prąd oceaniczny w tym rejonie też płynie na zachód. Wyruszyli z Maroka, z miejscowości Safi i dopłynęli do Barbados na Karaibach w pobliżu Ameryki Południowej. Ale to nie koniec wypraw Thorheir Dahla. Zachęcony pływaniem po Oceanie Spokojnym, czyli Pacyfiku oraz Atlantyku, postanowił spróbować, czy tratwami da się pływać także po Oceanie Indyjskim. A wiedział, że w Iraku, który w czasach starożytności te rejony nazywały się Mezopotamia, budowano tratwy. Też budowano tratwy i łodzie z trzciny. Tam ludzie mieli duże doświadczenie w budowie tych tratw i podpowiedzieli mu, że najlepsza na tratwy jest trzcina, jeśli się ją zetnie w miesiącu sierpniu, bo wtedy najmniej nasionka. Przedtem tego nie wiedział. Wziął trzcinę sierpniową i zbudowali kolejną łódź trzcinową. Na cześć rzeki, wielkiej rzeki, która w Iraku wpada do Zatoki Perskiej, nazwał tą tratwę Tygris, bo tak się nazywała ta rzeka. No i tym Tygrisem spłynęli właśnie rzeką Tygris do Morza Czerwonego. Tak wyglądał model tej tratwy. Spłynęli do Morza Czerwonego. Patrzcie, jakie fajne warunki mieszkalne. Tutaj już zbudowali bardzo przyzwoitą kajutę wysoko nad wodą, także żadna fala tam nie wchodziła. To jest właśnie łódź Tygris, Thorheir Dahla. Bardzo mocna, solidna. Nawet mogła pływać półwiatrem, a nawet lekko ostro na wiatr. I to jest ich trasa. Wypłynęli z Iraku. Najpierw spłynęli rzeką Tygris do Zatoki Perskiej, następnie do Zatoki Omańskiej i potem popłynęli w rejon delty rzeki Indus, dzisiejszy Pakistan, dawniej to były Indie. W ten sposób udowodnili, że w starożytności można było pływać również po Oceanie Indyjskim. Z Pakistanu popłynęli w kierunku Morza Czerwonego, zamierzali dopłynąć do Egiptu, do kanału Sueskiego, ale niestety w tym czasie, a to był rok 1978, w tamtym rejonie, w rejonie Półwyspu Arabskiego, niestety był konflikt zbrojny, była po prostu wojna. Trudno było pływać, było niebezpiecznie. W końcu Thorheir Dahl zdecydował, że w ramach protestu przeciwko tej wojnie spali swoją tratwę. Spalili tą tratwę, wysłali list do Organizacji Narodów Zjednoczonych, żeby koniecznie zaprzestać ten konflikt zbrojny. Thorheir Dahl był niezwykle dzielnym żeglarzem. Mój serdeczny przyjaciel Czech Ruda Krautschneider też zbudował tratwę oceaniczną, dwumasztową, z trzema żaglami. Zbudował ją z bali świerkowych w Czechach i przewiózł do Hiszpanii. A ty z czego zbudujesz swoją tratwę? Dokąd popłyniesz? Piszcie do nas.